Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie speedrana. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zaczynaliśmy z ręki 400 celem jest zrobienie co najmniej 2400, więc to na pewno jeszcze trochę potrwa. No i startujemy dzięki za wszystkie łapki w górę, one zawsze troszeczkę motywują i za wszystkie komentarze. 1564 przeciwnik, zagramy sobie E4, mamy E5, no i gamit królewski. Często ten gamit królewski gram, ale widzę gość w sekundę w ogóle odpowiedział skoczek w 6 tego ruchu za bardzo nie znam, więc trzeba będzie improwizować. No myślę, że na pewno tutaj skoczek C3 będzie opcją dobrą, dlatego żeby bronić pionka. Ale widzę, że gość jest już oblatany. Teorię zna lepiej niż my. Tutaj prawdopodobnie się bije pionka na D5. No i teraz przepchanie prawdopodobnie. Tak jest, tutaj goniec G4, bo jeżeli na przykład teraz zagram D3 i on zagra goniec G4, jak ja na przykład się zasłonię, on zagra tu, a on zbije hetmanem. A nie, to wszystko okej. Okay. Chyba ok, mi się wydaje, więc zagramy D3. Zagramy D3. Jeśli przeciwnik zbije tutaj, ale nie zbije, widzę, że jest niezły atak. Poczekajcie, a jak zbije tego pionka, to się coś złego dzieje. Oczywiście mogę zagrać tak, ale nie, no jak zbije pionka, skoczek G4, tylko to mi się narzuca, tutaj wchodzi, ale skoczek H3. Chyba się broni, nie wiem, zaryzykuję. A może tym w ogóle zbić, żeby było śmiesznie? Znaczy, żeby nie było śmiesznie, tylko żeby było bezpieczniej. E, tutaj zbije nie, Hetman zbije tu. Dobra, zbijemy pionkiem. Spróbujemy uzyskać centrum za to, żeby przeciwnik nas tutaj nie zjadł. A czy to się w ogóle uda? E, no, powiem wam szczerze. Pozycja się zrobiła. Nieco ryzykowna, ale zagram koniec E2, żeby nie było skoczka. Jeżeli wieża E8, to Hetman D3 spróbuje tu przytrzymać. Zbił, ok, zbił, dobra, mamy to. No, roszady nie będzie, ale za cenę pionków i to dwóch. Warto może pocierpieć w tej sytuacji. Wieża E8. Gość wie o co chodzi. Tutaj jest atak. Dobra, tu chyba Hetmanem zagram na D3. Zcentralizuję Hetmana bardziej, obronie Pionka. Bo jeżeli też Hetman zagra na E7, będzie mi naciskał na ten punkt E4, to może goniec F3 po prostu, a potem szybko zejdę królem i przytrzymam to centrum. Ewentualnie. O, widzę, tutaj są ataki. Dobra. Są ataki, ale skoczek już nie naciska na punkt E4. Mogę chyba tutaj zbić swobodnie, zagrać tak albo nawet gońcem wtedy sobie zagrać. Dobra, chociaż wiecie co. A może h działa? Nie, wezmę skoczka. Skoczki tutaj w obozie mogą być takimi e, trudnymi rywalami. E, tutaj skoczek broni, tu się broni. Zagram goniec na D2, tak żeby wyprowadzić tę figurę. Planować długą roszadę. Ale sprytnie, sprytnie, ale zobaczcie, tutaj dwa razy bronię tego punktu, więc teraz robię długą roszadę i stoję kapitalnie, bo już teraz bicie, to już najlepsze nie jest. No właśnie, wieża E1, goniec sobie potańczył, teraz pozycja białym jest już kompletnie wygrana, kompletnie wygrana, bo dwa piolki więcej, bardzo silne centrum. Tutaj mogę F5 zagrać, zagram F5, żeby tego gońca złapać H3 i G4, no już przeciwnik widzę, że gra bardzo szybko. Tutaj hetman d4, atakujemy skoczka i właśnie w następnych ruchach tego gońca złapiemy. Więc daliśmy tutaj przeciwnikowi się trochę powystrzelać. Stabilnie, stabilnie się obroniliśmy, znaczy przypuszczam, że obrona była ok, w miarę, no ale zadziałało to wszystko. Teraz atakujemy po prostu tutaj skoczka, a w następnym ruchu, jak już mówiłem, będę grał posunięcie h3, h3 i g4. Też właśnie przypominam, że bez kamerki dzisiaj, bo cały czas gram na turnieju w suwałkach, więc tutaj na laptopie nie mam takiej możliwości. Aczkolwiek to chyba nie przeszkadza, kamerka czy nie, w tym wypadku jeszcze przez kilka dni będzie bez kamerki, no, ale potem wrócimy do, do tematu, jak już wrócę tutaj do swojego głównego obozu nagrań, powiedzmy w ten sposób, czyli. Czyli do domu, oczywiście. Dobra, ale to już takie moje y, gadanie. Dobra, y, no tutaj się trzyma, gramy ze swoim planem. Hetman obronił skoczka, Oczywiście tutaj jest nacisk, ale y, pilnujemy skoczkiem i wieżą. Grunt to, żeby zachować zimną krew, spokojnie wyprowadzać te figury z jakimś takim y, mądrym podejściem. Oczywiście to się łatwo mi mówi, wiadomo, y, trudniej w praktyce. Co? To bije. Gość podstawił skoczka pod dwa pionki. No dobra, no jest wieża D8, ale to przecież wszystko się trzyma. E, tutaj zagram chyba sobie. Tak, żeby Hetman cały czas pilnował gońca, bo zawsze Hetman może wejść atakować, ale już ja nie muszę tego o to się obawiać. A wezmę zaraz drugą figurę przecież. Nie muszę nawet brać, zobaczcie, tam pionków na A7, pionka na A7, bo jest to oczywiście zbędne. No i tutaj bije, druga figura, no dwie figury więcej na, nagle się zrobiło. A to zwykle tak bywa, że jak już zdobywamy jedną czy coś, to potem jak lawina idzie. Zdobywanie materiału. No tutaj zbijamy pionkiem, żeby wymienić kolejną wieżę, uprościć grę. Sprawa jest banalna. Tutaj pionek oczywiście otwiera linię i jest dobrze. A w ogóle gramy gościem, z jakimś gościem z Nowej Zelandii. No to szach i wieża E1. Jak mamy już przewagę materialną, starajmy się wymieniać. To jest wtedy łatwiej grać. Tu już grozimy zagraniem na E6 z wymianą Hetmanów. I spokojnie tutaj już powinniśmy dograć Ale muszę przyznać, że tutaj przeciwnik Ogarnął temat w debiucie Coś tam wiedział i próbował zaskoczyć właśnie takim gambitowym graniem Szczerze mówiąc, ja nie znam tego gambitu, co sobie tutaj rozegraliśmy Ale tak, mam nadzieję, pod, podszedłem do tego w miarę logicznie I się to udało wykorzystać Więc mam nadzieję, że również moi widzowie będą potrafili w ten sposób grać w szachy, żeby rozumieć bardziej je, a nie uczyć się na pamięć debiutów. Jestem tego wielkim zwolennikiem oczywiście do pewnego poziomu. E, tutaj jest posunięcie e4. Zagrajmy, e, co zagrajmy, co zagrajmy, co zagrajmy. A może obronę Alechina? Skoczek f6 od razu z atakiem. Może spróbuję też w jakiejś partii zagrać jakoś tak inaczej, coś pokombinować niedebiutowo, no dobrze obrona archila jest normalnym też debiutem, tutaj po Epic skoczek e, goniec teraz chyba go, skoczek b6 jest ok, bicia tutaj na f7 nie ma król się zawsze chowa więc goniec będzie musiał teraz zagrać, prawdopodobnie na b3 wydaje mi się, że ruch d6 jest ok żeby poderwać centrum tak, wydaje mi się, że jest ok, bo jeżeli, np., Hetman będzie tutaj chciał zagrać sobie i próbować dać mata, to zawsze mamy posunięcie E6. I się tutaj bardzo dobrze bronimy. A wyjście Hetmanem na F3 no, jest to pewnego rodzaju strata tempa. To oczywiście odbijemy pionkiem, żeby zachować centrum silne. Za chwilę skoczek na C6 wyfrunie, i tam na D4 będzie okazja. Sprzątnąć tego gońca z widełkami, no tutaj, czarnymi, y, wydaje mi się, że już po tych sześciu ruchach mam bardzo dobrą pozycję, z uwagi właśnie na to, że Hetman wyszedł sobie na F3 za szybko. Za szybko zdecydowanie jest ruch D4, to jest na pewno dobre posunięcie. Zagramy skoczkiem, atakujemy pionka prawdopodobnie na C3, albo skoczek A2 zagra. Dobra, przeciwnik tutaj sobie ogarnia temat. goniec E7. Myślę, że z po prostu gońcem, żeby zrobić roszadę. A potem będę może planował grać nawet ruch E5, żeby otworzyć tego gońca. I nie boimy się takiego zagrania, bo skoczek to w ogóle super. A nawet wybicie, jak nastąpi, może nastąpić, to otworzy się pozycja troszeczkę. A teraz skoczek wszedł tutaj do centrum będzie chciał zagrać. To może zmienić koncepcję gry. Tak się teraz głośno zastanawiam. Czy nie zagrać D5 w ogóle, żeby zamknąć tego końca? Ten goniec się uruchomi. Mój goniec nie będzie miał za bardzo gry. E, muszę się chwilę zastanowić. A może w ogóle zagrać tak. Dobra, tak zagramy. Taki ruch na pewno nie zaszkodzi. Atakujemy po prostu pionka. Goniec E3 to też widziałem. I teraz, jak zagram tak, to on tutaj otworzy tą pozycję. wiedzie wieża. Nie chcę za bardzo tego grać. Mogę też spróbować przemanewrować. Nie, zagram D5, jednak, żeby ograniczyć przeciwnikowi tutaj troszeczkę w centrum pól. Za cenę niewyprowadzonego gońca C8. Do tego gońca postaram się jakoś uruchomić przez D7, może przez B5. Ewentualnie jakieś tutaj A5, żeby się rozpychać na skrzydle hetmańskim. W ten sposób myślę, że możemy grać. Grunt to, żeby przeciwnik nas jakoś specjalnie. Nie atakował. Zobaczcie, naciskamy na punkt D4 bardzo dobrze, więc tu dwie figury są przywiązane. No właśnie, wieża D1 to jest dobre, na pewno dobre posunięcie, dlatego że wieża zaczyna bronić pionkę. Idziemy A5 ze swoim planem. Grozimy prostym zagraniem A4 ze zdobyciem figury. Więc przeciwnik będzie tutaj musiał też. No właśnie, mamy ruch A4, też będzie musiał tutaj podziałać, ale zagramy skoczkiem na B4. Skoczek zaraz dobrą placówkę. Pionek A3 nas nie może wypećić, a my naciskamy na kolejny. Punkt w obozie przeciwnika, i teraz właśnie będzie okazja zagrać gońcem na D7, żeby już tego pionka próbować podważyć. Taki ruch się szykuje, słuchajcie. Mimo wszystko, gramy tak. Skoczek może wejść na D6, ale to nic tam nie działa. Nie, gość ogarnia, muszę przyznać. Teraz widzę taki ruch. Goniec bije tu, pionek bije A4 i będzie dobrze. Trochę zamieszania wprowadzimy tak zrobimy, bo po wybiciu pionkiem ja w ogóle nie mam nigdzie odejścia, nie mam nigdzie, gdzie odejść skoczkiem, ale mam ruch A4 i dzięki temu ten, zobaczcie, goniec też musi gdzieś tam sobie, znaczy on nie może iść na C2 nigdzie, on prawdopodobnie zbije tutaj, będzie miał tramwaj tak zwane trzy pionki na jednej linii, to jest duży plus, a ja odbiję tego i nawet jak stracę pionka B3, to nie będę z tego powodu jakoś płakał specjalnie, Zagram sobie za chwilę tutaj. Hetmanem będę atakował tego pionka. No ale w następnych ruchach mogę sobie wyprowadzić tutaj wieżę na wolne linie. Nie no, myślę, że tutaj się już robi pozycja całkiem sympatyczna w tym momencie. Dokładnie tak się dzieje. Zobaczcie rzadki widok tramwaj na szachownicy. A w ogóle, jak dużo pionków na jednej linii, to też bardzo rzadki widok. 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo rzadki widok pionków na szachownicy Mega. Yy, powiem wam szczerze, oj, nie widziałem dawno na jednej linii tyle pionów. Jest to praktycznie niemożliwe. Znaczy, no jak widać, jest możliwe, ale 6 pionków to chyba już jest czysta abstrakcja. Dobra, widzę, że tak. Hetman ma ochotę wziąć tutaj pionka. My zagramy sobie Hetmanem. Na D7, aby już tego pionka na B5 podważać, i teraz hetman jak zbije, to zbijamy tutaj. Dokładnie tak się dzieje. Tak się dzieje. No, trzeba pionka oczywiście zbić. Jakiś goniec może wlecieć tutaj, oczywiście. No, nie boimy się tego. Atakujemy tutaj. Skoczka przy okazji. Skoczek C3 to myślę, że jakiś taki ruch typu Hetman C4. Dobra wymiana Hetmanów tutaj może być. Zobaczcie, cały myk teraz w tej sytuacji polega na tym, że uzyskaliśmy u przeciwnika słabe pionki, które można atakować. My mamy dobrego gońca, który się bardzo fajnie. Tutaj układa z pionkami na białych polach Dobra, ale przeciwnik chyba ma koncepcję ataku Ja na razie zbiję kolejnego pionka, tak? Przytrzymując przy okazji pole Więc mam teraz pionka więcej W tej sytuacji I mogę spróbować już jakoś aktywnie wieżami pograć Ewentualnie Co on kombinuje? Aha, tutaj kombinuje Sprytnie, sprytnie Tego pionka nie chcę jeszcze wziąć Chociaż mogę chyba, bo tu atakuje Wiecie co? Chyba mogę tak zagrać Dobra, zbiję, zbiję po prostu pionka. Jeżeli on tutaj, to ja zbijam tutaj. Jeżeli zagra wieża, to myślę, że skoczkiem mogę zagrać na C4. Wtedy skoczek będzie stał kapitalnie. Wieża zagra na B1 i muszę pomyśleć, co dalej. Może wtedy Hetmanem na A3 z opcją wymiany, bo nawet jak mi weźmie tego pionka na B7, to ja będę miał pionka więcej, ale cały czas będę podważał tego na D4. Więc to jest taka minimalna przewaga. Znaczy przewaga to jest duża, uważam, ale to jest taki plusik w tej sytuacji. Skoczek na C3, dobra. Może w ogóle teraz tak zagrać? Tak zrobimy, słuchajcie. Będziemy wiązać tutaj skoczka na C3. To jest na pewno dobry układ. Od razu, bezpośrednio wiążemy skoczka. Czy wiesz, że na C1 zagra? Goniec zagrał, dobra, goniec zagrał na c to tutaj teraz podważamy. Skoczek na c4 robi robotę. E, zobaczcie, że jak wieża zagra tu, to zbijamy hetmanów, więc tu się wszystko trzyma, podważamy gońca. Prawdopodobnie goniec e1, chociaż też mogliśmy tutaj zbić. Dużo dobrych ruchów było w tej sytuacji. No w każdym razie tutaj przechwyciliśmy porządną inicjatywę. No jest po prostu przewaga. Zastanawiam się teraz, właśnie, co zrobić, jak goniec zagra na jeden. Niekoniecznie muszę szukać jakichś forsownych posunięć. Cały czas mogę naciskać na przeciwnika, nawet zagrać Hetman C2, po prostu trzymać tego skoczka. Um. No, zobaczymy też, jak się przeciwnik zachowa. Ale muszę przyznać, że ustawienie tych pionków na jednej linii, to jest tak rzadki widok, niespotykany. Fajnie się to ułożyło. No, jak widzieliście, te pionki było bardzo łatwo zbić. Zaatakować było przede wszystkim bardzo łatwo, ale też... Co? Tutaj? No to skoczek bierze gońca, nic się nie dzieje. Atakujemy wieżę i atakujemy skoczka po raz kolejny. To gość podstawił. Co? No dobra. Aha! Widełki tutaj mogę zbić. To będzie chyba prostsze, zbiję tutaj, żeby zachować figurę więcej. Tu jeszcze atakuje wieżę przy okazji. No hetman może zagrać na f4, ale to już bez większego znaczenia. O, wymiana to jest jeszcze, jeszcze łatwiejsza rzecz. Dobra, no to tutaj pionka mnie atakuje. Wiecie co? Zagram mimo wszystko pasywnie, Wierzę na b8 sobie zagramy, bo chcę wziąć tego pionka, on będzie musiał jedną wieżę właśnie wymienić, ale wezmę tutaj pionka. Jeżeli on zbije tu, to ja wybijam, jeżeli on wybija, to dajemy na końcu mata. No cóż, poszło tutaj w miarę to szybko, w ten sposób. No i lecimy, E4. Jaki teraz ruch by zagrać? Może, może, może. Może jak Magnus Carlsen, Skoczek C C6. Ostatnio na Olimpiadzie Magnus z arcymistrzem 2600 ja tak zagrał. Ok, i może ruch E5 niech będzie. Tutaj chyba bicie jest dobre w ogóle. Potem F4 jakieś, chociaż takie kombinowane szachy. O, przeszliśmy sobie w ten sposób do partii szkockiej, więc wybijamy na d4. Ciekawy jestem, czy przeciwnik partię szkocką tutaj kojarzy. Goniec c5, od razu atakujemy. Jeżeli wybicie, to hetman na f6, atakując skoczka, żeby nie psuć sobie struktury pionów, a przy okazji grozimy matem na f2. No bardzo często właśnie tutaj biją. Tutaj trzeba grać hetmanem na e2 i tu jest wszystko w porządku białymi, tu się nic nie dzieje. Trzeba grać hetmanem, żeby bronić oczywiście pionka na f2. Oj, to nie jest dobry ruch, dlatego że bije, grożę znowu matem. Jak on odbije pionkiem, to dostanie bardzo słabe pionki w centrum. To jest bardzo zły ruch, co przeciwnik zagrał. Tak nie należy grać. I hetman zbija yy, tutaj. Mogłem też chyba na b2 nawet zbić, ale to wolę sobie zagrać jednak w ten sposób na spokojnie. Nie mogę d6, bo dostanę taki ruch. Muszę bardzo na to uważać, ale nie, nie chcę tańczyć hetmanem za dużo. Dobra. Teraz trzeba jakoś mądrze do tego podejść. Wiecie co może zagram skoczek S7. Żeby mieć szybko roszadę w zanadrzu. Dobra, robimy szybko roszadę. No i teraz już będę mógł zagrać taki ruch jak D6. Koniecznie D6. O, propozycja wymiany hetmanów. Propozycja nie zła. Wymienię. Potem wezmę pionka za darmo. Dobry deal. Skorzystam z niego. Pionek za Friko, to jest zawsze pionek za Friko. Dobra, on gra szybko, tu próbuje jakieś wywierać presję, ale to się wszystko dobrze też kalkuluje. Chyba C6 zagram, żeby skoczek nie wjechał. E, I goniec E6 będę planował. No i tak sobie zagramy. Prosta rzecz. Pionek więcej? Tutaj oczywiście zdwojenie wież będzie kombinowane. Kompletnie tego nie musimy się bać. Ignorujemy to, i gram wieżą na D8. I grał G6 po prostu. Tutaj skoczek, dwa pionki, Tak mocno to bronią. Że nawet jak przeciwnik będzie grał tak, to nie musimy się tego obawiać. Dobra, jest tak, to bijemy. I tu chyba skoczek na F5 od razu. Jeżeli wybije, to goniec wybija. No pionek więcej. Realizacja jest względnie. Po, znaczy powinna być względnie łatwa. Dokładnie, jeżeli jeszcze wymienia przeciwnik, to super. Goniec czuje się tutaj zdecydowanie dobrze. E, następny plan to będzie zagranie. Wieżą na d4, żeby skosić pionka na f4. Jak już mówiłem, tutaj pilnowanie tego pionka jest bardzo y, silne, proste. Wieża e4 oczywiście stępem atakujemy skoczka i naciskamy cały czas na y, pionka f4. W następnym ruchu będę chciał zagrać wieżą na e8. Okej, okay, tak też zrobimy, pewnie król zagra na pole d2. No będę musiał się wtedy zastanowić, jak dalej tutaj realizować tą przewagę. Może nawet po prostu zejdę sobie królem na f8, a może też ruch h5 jest ciekawy, żeby przytrzymać tego pionka mimo wszystko. Za dużo, żeby nie wymieniać. No w każdym razie, na pewno on musi zagrać królem. Co? To nie widział. No to dobra, to bierzemy pionka. W takim razie to jest ok. Teraz zagram sprytnie wierzą na D8, aby odciąć tu królowi ucieczkę. Jeżeli on zbije pionka i się pośpieszy, to zagram wieżę F1 i dam mata. No no właśnie, i zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. No mając na przykład takie pozycje z przewagą dwóch pionków, warto sobie próbować realizować. No i mamy tutaj ruch wtrącony, tak jak już mówiłem. Mat na dwa sposoby: wierzą mogę zbić albo na d1, albo drugą wierzą na d1. Czyli przeciwnik wpadł w sidła. No dobrze, lecimy dalej. 1551 e4. Dobra, dużo partii czarnymi dzisiaj mamy Może obronę francuską Nie gram obrony francuskiej I tak średnio lubię czarnymi Bo to jest trudny debiut y, Pasywny nieco y, Ale zagramy dla potrzeb materiału Oczywiście tutaj po E5 Klasycznie gramy C5 Na razie teoria debiutu Skoczek na C6 Wywierając presję na punkcie D4 Goniec na E3 O, to ciekawe Teraz głównie grę się Hetman B6. Z tego co kojarzę, ale C czy to się spotykam pierwszy raz z czymś takim. Zagram e, skoczkiem na H6. Z tego, co kojarzę. To bicie tutaj. Czarnymi jest OK. E, mimo zdwojenia pionków, a skoczek ma ochotę wejść na pole F5, żeby tego gońca skosić. Ewentualnie wywierać też presję. Dobra, no to bijemy Hello. Bijemy, on bije. Wprawdzie będzie miał wzmocnione centrum, ale ja mam takiego chytrego szacha. On tu, ja tam, hetmanem mogę sobie nieco poszaleć. Wprawdzie hetman tutaj będzie wszystko bronił. Um, to może niekoniecznie muszę tam w ten sposób grać. Może nie ma takiej potrzeby, ale też widzę, że tutaj można zbić. On zbije. O, właśnie, właśnie po wybiciu na E3, zbijemy tutaj, to jest bardzo duża różnica. Zobaczcie, co się stanie, on się pośpieszył, wyprostował sobie piony, wygląda to bardzo ładnie. Ale teraz mam właśnie Hetman H4, i jak on zagra, tak, to Hetman E4 z szachem, i zbijam wieżę. W innym wypadku, król odchodzi, jest zderoszowany. Może nie ma to takiego ogromnego znaczenia w tym momencie, ale pozycja mi się bardzo podoba. No cóż, może. Wiecie co? A może zbiję po prostu skoczka? Zbiję tego skoczka, zepsuję tutaj mu łańcuch pionków. Oj, to ja odbijam oczywiście. Jak on odbija, to dajemy tutaj szacha gońcem. Liczyłem na to bardzo mocno. Goniec się bardzo uaktywnił i szybko robimy roszadę. I stoimy kapitalnie. Prosty plan. Teraz będziemy grać. Dam tutaj chyba szacha. Chwila, dam szacha. Żeby nie tracić tempa i zagram F6. I tutaj otwieram linię i tu już się robi bardzo, bardzo ciężko. Zobaczcie. Jedna figura, druga figura, trzecia figura biorą udział w akcji. Tutaj wybijam. Skoczek nie może zbić hetbada. Oj, prosi się tutaj aż wzi o, o wzięcie skoczka. Wiecie co, wezmę. Nie, co ja w ogóle gadam. G5, panie szachuś, G5, panie szachuś. Proste zagranie G5, abyście mnie skarcili w komentarzach. No to podstawienie Hetmana, słuchajcie. Oj, przeciwnik nie ogarnął prostej taktyki. Założę się, że już klikał myszką na skoczkę, żeby odbić, a nie może. No właśnie, no tak to bywa. Yy, dobra, jedziemy dalej. Yy, to może D4, tak żeby już w tym odcinku troszeczkę urozmaicić różne debiuty skoczek F6. Niech będzie ruch C4, klasycznie. Zobaczymy, jaki debiut przeciwnik wybierze. O, Gambit budapeszteński. Dobra, mamy tutaj pewne, pewne opcje na ten debiut, na ten Gambit. Bijemy, oczywiście, i gramy sobie. Chwila, tu się grało. Gonie C5. Tak, tak, tu gramy, bo atakujemy skoczka od razu na G4. I gramy od razu F4. Silne centrum zbudowaliśmy. I skoczek od razu wychodzi. Oczywiście tutaj goniec może przeszkodzić nam w zrobieniu ruszady. Tutaj, a to no skoczek. Nie obawiam się w ogóle tego wybicia, że z dwoimi pionki. Ja zostanę z bardzo silnym gońcem. Tak sobie to tłumaczę. Potem goniec zagra na D3 dokładnie, żeby szybko zrobić ruszadę. Goniec na D3 przy okazji broni też na E4. Będzie tutaj goniec G4 chciał poszaleć. Nie, no, robimy ruszadę. Kończymy rozwój bardzo szybko, grozimy jakimś takim ruchem. Król H1, bo jak go nie zda szacha, to oczywiście ten Król H1 musi być zagrany. No to gramy szybciutko. Przeciwnik, zobaczcie, zagrał tu, zagrał tu. Ok, tempa są nasze. No i teraz muszę się zastanowić, czy nie zagrać F5 od razu. Skoczek wejdzie, tu wybije. Są jakieś plusy w tej pozycji. Hetman E1 najpierw zagramy. Bo już sobie planuję taki atak. Hetman na G3, a potem F5. O, w ten sposób. Może. Spróbujemy przeciwnika zażyć. A skoczek zagrał ładnie, to trzeba przyznać. Ale Hetman G3 gramy ze swoim planem. Ten Hetman będzie celował tu w króla. Dobra, jest skoczek na D4. To jest sprytne, sprytne, sprytne. Chyba F5 teraz działa. Zagramy F5. Jeżeli w ogóle skoczek zbije tutaj. To warte rozważenie zbicie tam, ale chyba odbicie pionkiem. To tak można od razu. Dobra, bijemy tak. Chodzi o to, że po wybiciu. Ja wprawdzie mogę zbić pionka i chyba to bicie w ogóle jest ok, Ale F6 mnie bardziej interesuje. Od razu chcę na króla napadać. Zobaczcie, on będzie musiał zagrać G6 i się zrobił słabe, słabe pola. Dokładnie, i tutaj taka, taka prosta opcja, żeby dać mata, co nie? Um, no to co? Jak jest taka opcja? Bo zastanawiam się tutaj jeszcze, czy nie zbić, atakować, to będzie dobre, ale Hetman tu. To są wszystko na pewno dobre ruchy. Ale mimo wszystko. Nie no, chyba wezmę tego pionka. Nie, nie wezmę tego pianka, bo jakiś skoczek. Nie, wezmę, bo atakuję przecież gońca przy okazji. Niekoniecznie muszę tam mata dawać. Dobra. No to tak? Nie chcę tutaj zagrać i dać nieuchronnego mata za chwilę. Oczywiście wieża E8 się ratuje, bo jeszcze jest goniec F8, ale mogę też zagrać wtedy skoczkiem. ktoś tam postraszyć, zobaczymy jak to się ułoży. Przeciwnik musi zagrać wieżą na E8, bez tego posunięcia od razu przegrywa. Ale jest pionek więcej, tu się nie muszę nastawiać. A, poczekajcie, jeszcze jest taki ruch, skoczek na e6. To Tego ruchu nie przewidziałem w tym momencie, ale dobra, to będzie atak na gońca, będzie atak na hetmana. Hetman po prostu zagra na g3 z powrotem, będę bronił tutaj gońca. Potem wejdę z skoczkiem. Dobra, zagrał, to teraz zagramy skoczkiem tutaj. Postraszymy. Goniec nie został jeszcze wyprowadzony, może coś za szybko. Mm, Okej, okay. niech będzie goniec na f4, chociaż goniec tutaj też był ciekawy. Dużo dobrych opcji w ogóle. Mimy tym pionkiem, skoczek już na e6 nie wchodzi, to jest też ważna sprawa. No w każdym razie tutaj się wszystko, wszystko dobrze przytrzymało i chyba wierzę c1 zmienimy koncepcję gry, nie musimy super atakować przyczaję się na inny punkt. O! Tutaj. Tutaj, tu się osłabi. Ale wezmę na C7. O! Czy tak zakrać? Dobra, wezmę tego skoczka, bo już będziemy działać na konkretach. I wezmę gońce na C7. Na konkretach działajmy. Tutaj wieża wprawdzie atakuje. Silne centrum, muszę je tutaj też ustabilizować, bo wieża mi atakuje tutaj. Mhm. Mm Dobra, może wieża E1 mimo wszystko. Nie zaraz, moment, moment, moment. A może tak, po prostu? Zagram tak. Nie, to nie był dobry ruch. Nie, to dobry ruch był. Goniec nie może zbić, bo ja wiążę tutaj przeciwnika. Wieża może zbić tu. To widziałem oczywiście, ale po tym ruchu tak planowałem właśnie Hetman D5 z atakiem na dwie wieże. One będą musiały się zdwoić. Tutaj chyba przybiorę koncepcję gry na zrobienie lufciku spokojnie i na wykorzystaniu przewagi, jaką tutaj się udało zrealizować, póki co. Wziął. Nogram to, co sobie zaplanowałem. On zdwoi wieżę, albo wróci wieżą tutaj. Zdwoił. No to chyba lufcik. Na razie zrobimy lufcik. W razie czego wyczekamy po prostu na jego posunięcie. Jeżeli on na przykład mnie właśnie zaatakuje, to Hetman C6 i spróbuję wymienić Hetmany. Po prostu. A teraz to już w ogóle będzie łatwo, dlatego że pionek do 7 jest bardzo mocny i szybki. Dokładnie. Zobaczcie, jak się lufcik przydał. W razie jakiegoś takiego posunięcia można wymienić i uciec królem. Chociaż też królem mogę podejść tutaj do wieży. Też nie będzie źle. No w każdym razie, teraz grozi po prostu zagranie d7. Tu się trzyma wszystko. Trzyma się wszystko bardzo dobrze. Ale już muszę przyznać, te partie są coraz ciekawsze. Fajnie można zobrazować ataki, jakieś ruchy profilaktyczne. No zresztą wszystko, co się w szachach wiąże z takimi ciekawymi e, motywami. No dobra, będziemy kontynuować tę serię. Oczywiście, analizy partii również wrócą. Ktoś już tam pisał, czy będą analizy partii B, to wszystko będzie. To teraz po prostu jest taka mała faza na speedrunie, więc sobie nagrywamy. Poza tym jestem na turnieju, więc też jest mi trochę łatwiej to nagrać niż analizę partii. Bo tutaj trzeba było się troszeczkę więcej przygotować. A na turnieju, oczywiście, przygotowanie do partii własnej więc trochę zajmuje to czasu, więc. No, zrozumiała chyba sprawa, więc nie trzeba tutaj tego mocno tłumaczyć. No i przeciwnik myśli. Myśli, bo y, widzi ten ruch D7. Ciężko się przed nim bronić. Taki ruch, y, taki pionek F6 też bardzo przeszkadza bardzo blokuje figury przeciwnika. Y, postanowił zbić. Dobra. Zbijamy wieżą. Zawsze mam takie ruchy. Tu goniec za chwilę wybije. No, wiadomo, przeciwnik poświęcił gońca za pionka. Wybrał chyba mniejsze zło, aczkolwiek to i tak jest już. No, jest po prostu ciężko. Zagram. Zagram tu. Zagram tu, bo chcę wymienić od razu wieżę. Jeżeli on zbije, to gram wieża D8 do samego końca. OK. OK, OK, OK. No wieża D8 mimo wszystko, lufcik przydatny, przypominam, wybicie, wybicie i tutaj goniec na F4. Żeby nie puścić króla, będę chciał zagrać tutaj wieżą i zbić pionka. Zagram jeszcze tak. Myślę, że to jest dokładny ruch. Zobaczcie, w ogóle tego pionka olewam, żeby zagrać tak i zbić tu. I król nie może zagrać żadnego g5. Te pionki oczywiście mogą iść, ale ja zawsze zdążę je złapać, zbijąc tutaj i potem grając na przykład tak. Może wyglądać to trochę ryzykownie, bo pionek już jest bardzo blisko, a dajemy szacha cały czas. Tutaj. Teraz grożę f7. No właśnie, i tutaj dajemy Mata. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć, cześć.